kreatywność w przedmiotach ścisłych. Tworzenie przyszłości przez algebrę. Cześć, tu Sal Khan. Przez większą część historii ludzkości najwięksi artyści, muzycy byli też matematykami, naukowcami, inżynierami. Łączenie się kreatywności z matematyką, nauki z inżynierią wciąż przyspiesza. W zawodach przyszłości algebra i kreatywność będą naszymi atutami. Ale nie wierzcie mi na słowo. Moi bliscy znajomi lepiej przedstawią to połączenie między algebrą, kreatywnością i pracą przyszłości. Jak matematyka i kreatywność łączą się, by zmieniać świat? Matematyka leży u podstaw wszystkiego we wszechświecie, wywiera wpływ na każdy aspekt naszego społeczeństwa. Zwłaszcza teraz, od dekady dokonuje się wielki postęp w rozwoju technologii komputerowej, samouczących się maszyn oraz sztucznej inteligencji. Uczymy się coraz więcej, tworzymy coraz lepsze systemy. Zawsze w oparciu o matematykę. To fundament. W gruncie rzeczy informatyka to algebra liniowa. Algebra naprawdę leży u podstaw postępu w nauce. Niedawno zainspirowała mnie zrobiona przez naukowców pierwsza fotografia czarnej dziury. Tajemnicze pozostałości olbrzymich gwiazd znajdują się w całym wszechświecie. Naukowcy kreatywnie wykorzystali matematykę, by wykonać to zdjęcie. To fascynujące. Czarne dziury są bardzo daleko od nas. Nie mamy dość dużego teleskopu, przez który moglibyśmy je zobaczyć. Naukowcy wpadli na bardzo sprytny pomysł. Stworzyli sieć teleskopów wokół całego globu, zsynchronizowanych tak, by jednocześnie rejestrowały ten sam obiekt. Powstał gigantyczny wirtualny teleskop. Apertura tego teleskopu ma niemal taki sam rozmiar jak średnica Ziemi. Dysponując takim narzędziem, naukowcy i inżynierowie zarejestrowali mnóstwo danych i na ich podstawie stworzyli pierwszy obraz czarnej dziury, oddalonej od nas o 53 miliony lat świetlnych, czyli o 512 trylionów kilometrów. Imponująca kreatywność w matematyce. Jakie nowe typy umiejętności będą kiedyś wykorzystywać uczniowie, by wprowadzać innowacje w algebrze? W przyszłości, by być innowacyjnym, trzeba będzie umieć kreatywnie rozwiązywać zadania. Nie patrzeć z jednej perspektywy, wpadać na nowe pomysły, myśleć rozbieżnie, proponować koncepcje różniące się od siebie nawzajem. Poza tym uczniom będzie potrzebna umiejętność adaptacji, dostosowywania się do świata i zmieniających się ograniczeń. Obszar nauk ścisłych stale się rozwija, rozrasta, gdy zdobywamy wiedzę. Dlatego kreatywność i zdolność adaptacji do zmiennych warunków będzie kluczem do sukcesu, rozwoju i innowacyjności. Zdolności komunikacyjne zawsze będą kluczowe dla wprowadzania innowacji. Bo jeśli chcecie dokonać postępu w nauce, musicie mieć wsparcie wielu osób, sponsorów, innych naukowców, ludzi zainteresowanych tym, co robicie. Musicie więc mieć narzędzia do komunikacji, by porozumiewać się z tymi wszystkimi ludźmi. Możecie się nauczyć różnych sposobów komunikacji, na przykład poprzez prezentacje, pomoce wizualne, filmiki. Trudno przewidzieć, jakie będą narzędzia komunikacyjne przyszłości. Cofnijmy się pamięcią o 10 lat. Nie mieliśmy wtedy TikToka, który teraz jest wielką autostradą komunikacyjną młodych ludzi. To jest coś, do czego musieliśmy się przystosować. Wciąż musimy modyfikować naszą komunikację na tym nowym obszarze mediów. Ważna jest wszechstronność. Jeśli uczniowie zdołają wykorzystywać swoje umiejętności w nowych obszarach komunikacji, to zdobędą narzędzia do komunikacji w przyszłości. Co mogą zrobić uczniowie, by rozwijać kreatywność i zdolności matematyczne? Kreatywność i umiejętności matematyczne można rozwijać na wiele sposobów, nawet bezwiednie. Ja na przykład bardzo lubię planszówki i wiem, że dużo gier wymaga stosowania matematyki i rozwiązywania zadań. Albo
Weźmy kuchnię. Uwielbiam piec ciasta. W kuchni bardzo często posługuję się ułamkami i uczę się proporcji, robiąc coś, co lubię. Moim zdaniem najlepiej jest rozwijać umiejętności matematyczne i kreatywność po prostu robiąc to, co się lubi. Bo prawdopodobnie jest w tym matematyka i kreatywność. Staraj się odnosić to, czego się uczysz, do życia. Sytuację w klasie często postrzegamy jako odrębną, oddzieloną od świata. Im lepiej połączymy to, czego uczymy się w klasie, z prawdziwym życiem, na przykład ze sportem, rozrywką, polityką, wiadomościami, czymkolwiek, im lepiej skojarzymy matematykę z życiem, tym bardziej docenimy umiejętności oraz metody i tym skuteczniej będziemy umieli korzystać z wiedzy poza klasą. Jak uczniowie mogą łączyć nowe podejścia do rozwiązywania zadań? Nowe podejście do rozwiązywania zadań zawdzięczam wykładowcy matematyki. Mówił: nie bój się utknąć. Myślę, że często, gdy utkniemy w zadaniu, czujemy, mówimy sobie, to świadczy o moich zdolnościach matematycznych. Może powinnam zrezygnować. Ale tak naprawdę to tylko wskazówka, że trzeba poświęcić matematyce więcej czasu, wgryzać się w zadania. Może jeszcze nie utknęliście, ale prawdopodobnie i was to kiedyś spotka. Utknięcie to po prostu etap. W gruncie rzeczy uczenie się, co zrobić, gdy utkniemy, to ważny element kreatywności w matematyce, który pomoże w przyszłości rozwiązywać zadania. Ja na przykład często robię tak. Staram się rozwiązać zadanie tradycyjnie, w sposób algebraiczny, ale także próbuję je sobie zwizualizować w dwóch i trzech wymiarach i tak je rozwiązywać. Im więcej poznasz możliwości podejścia do zadania, tym więcej zyskasz narzędzi, które później wykorzystasz do rozwiązywania innych problemów. Jest wiele różnych narzędzi i zasobów, takich jak aplikacje i gry, które pomogą wam zmienić podejście do zadań i rozwinąć krytyczne myślenie, potrzebne do tego, by wykorzystywać nabyte umiejętności w wielu różnych dziedzinach. Czasami wyjście od odpowiedzi i przeanalizowanie zadania wstecz pomaga dostrzec inną drogę do rozwiązania. Można łączyć nowe podejścia do rozwiązywania zadań, zmieniając perspektywę. Gdy patrzysz na problem tylko ze swojej perspektywy, to nie zobaczysz wszystkich możliwości rozwiązania. Staraj się patrzeć na problem pod różnymi kątami, by dostrzec wszystkie możliwe aspekty. Im bardziej całościowo patrzysz na zadania, tym skuteczniej będzie je rozwiązywać. Jakie innowacje wynikają z kreatywnego podejścia do matematyki? Bardzo ciekawi mnie robotyka i to, pod jakimi względami uczenie maszynowe wpłynie na nasze społeczeństwo. Robotyka łączy w sobie matematykę i inne nauki ścisłe, technologie, lecz także czynniki socjoekonomiczne, na przykład zaufanie ludzi do robotów. To, co ludzie myślą o robotach, jak mogą im zaufać, jak tworzą z nimi zespoły, czyli jak współpracują, by wykonać zadanie. Kreatywność będzie tu niezmiernie ważna. Kreatywność będzie ważna nie tylko w projektowaniu robotów, tych skomplikowanych, złożonych systemów. Trzeba będzie kreatywności, by projektować roboty do konkretnych zadań, ale też by wcielić je w nasze życie codzienne. A to zupełnie inne oblicze kreatywności. I nowy sposób myślenia. Do tej pory tego nie robiono. Chociaż roboty już są wokół nas, widzimy je. Rumba odkurza nasz salon, to zmierzamy do tego, by roboty były wszędzie i stanowiły integralną część społeczeństwa. Przygotowanie do tej zmiany i kreatywne opracowanie najlepszej drogi do tego celu będzie bardzo ważne dla innowacji przyszłości.